No, cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny numer, za który się wziąłem, to jest nowy numer LEGO Explorer. Jest to numer 5 na 2021 rok z taką fajną roślinką. Numer bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo sama rosiczka bardzo ciekawa jest. Bardziej fajnie się budowało. Poza tym dostajemy garść dodatkowych klocków. Jest to drobnica, ale zawsze coś. Lepiej, żeby było parę dodatkowych, niż jakich brakował. Za 14,99 myślę, że warto to kupić, jak już wcześniej mówiłem. Numer bardzo fajny. Dowiadujemy się trochę o florze i faunie. Głównie o florze. Jak sami widzicie, dużo kompozycji, jeżeli chodzi o rośliny, dużo ciekawostek. Fajne jest to, że Explorer właśnie bierze i uczy najmłodszych, jak budować, i pokazuje właśnie, jak budować kreatywność i rozwijać umysł przez łamigłówki oraz różnego rodzaju konstrukcje. Gazetka bardzo fajna, dużo konkursów, dużo ciekawych wiadomości, dużo zagadek. Naprawdę polecam ten numer oraz inne wydania tego czasopisma, bo warto. Nawet za 15 zł warto. Bo bardzo dużo konstrukcji, są tu konstrukcje, które już były, na przykład to. Bardzo dużo ciekawostek, tak jak już mówiłem. Klocki bardzo fajnie się składało, nie było z nimi jakichś problemów. Jak to w LEGO, nic na szczęście nie brakowało. Mam nadzieję, że następnym razem też będzie ciekawa konstrukcja. A następny numer pojawi nam się 4 sierpnia. Będzie to podróż w czasie i otrzymamy wehikuł czasu. Mam nadzieję, że też będzie miał bardzo ciekawe elementy w środku, jeżeli chodzi o gazetkę. Jak rozwiążą właśnie wehikuł czasu i podróże w czasie. Pewnie dowiemy się o wszystkim z każdej epoki. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Hej!